Niewolnica Isaura to pierwsza telenowela, wyświetlana w polskiej telewizji. Serial zdobył w swoim czasie ogromną popularność, a dzisiaj określany jest mianem kultowego. Niewolnica Isaura miała swoją premierę w telewizji 19 lutego 1985 roku. Widzowie pokochali brazylijską telenowelę, a losy bohaterów serialu tysiące Polaków śledziło z zapartym tchem. W tytułową rolę wcielała się piękna Lucélia Santos. Dziś niewielu fanów jest w stanie rozpoznać kobietę. Niewolnica Isaura to kultowa telenowela, to była pierwsza wyświetlana w polskiej telewizji telenowela. Choć wielu krytyków zarzucało jej brak ambitnej fabuły, widzowie od razu pokochali serial. Oszałamiający sukces Niewolnicy Isaury był niemal namacalny. W czasie emisji kolejnych odcinków o zniewolonej bohaterce, polskie ulice pustoszały. Kilkadziesiąt dziewczynek urodzonych w czasie trwania polskiej emisji serialu otrzymało również imię po głównej bohaterce. Telenowela opowiadała historię Isaury, młodej i pięknej niewolnicy, która więziona jest przez szaleńczo zakochanego w niej Leoncio Almeida, dziedzica plantacji bawełny. Serial nakręcono w 1976 roku. Powstał na podstawie XIX-wiecznej powieści brazylijskiego pisarza Bernarda Guimaraesa. Na fali ogromnej popularności serialu, w 1985 roku do Polski przyjechali odtwórcy głównych ról, Lucélia Santos i Rubens de Falco. Widzowie przyjęli ich z niezwykłym entuzjazmem i ciepłem. Sukces telenoweli przyczynił się do rozwoju światowej kariery brazylijskiej aktorki, wcielającej się w tytułową Isaurę. Dzięki tej roli zyskała status międzynarodowej gwiazdy i wystąpiła w wielu filmach. Została pierwszą zagraniczną aktorką, która dostała Nagrodę Złotego Orła w Chinach. Niewolnica Isaura zrobiła z aktorki międzynarodową gwiazdę. Dziś Lucélia Santos wciąż aktywnie pracuje aktorsko, ale realizuje się zawodowo również jako reżyserka i producentka. Jej film dokumentalny pod tytułem Timor Wschodni – Masakra, której świat nie zobaczy, odniósł ogromny światowy sukces. Jej syn Pedro Neschling, ze związku z kompozytorem muzyki poważnej i dyrygentem Johnem Neschlingiem, również jest aktorem. Dzisiaj grzeje. 1. Tragedia w zachodniej Polsce. 18-latek zmarł na komisariacie, przyczyna śmierci jest dobijająca. 2. Żenująca wpadka w pytaniu na śniadanie. Prowadzący będą mieli kłopoty? Kobieta aktywnie udziela się także w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Choć dziś trudno rozpoznać w niej młodziutką Isaurę, to gwiazda wciąż jest piękną i zadbaną kobietą. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
PL na Google News.